Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego porządku obrad. To jest przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2000 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych, druk nr 302. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych. Paragraf pierwszy. W ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych przyjmuje się w punkcie pierwszym Gmina Bronowic 13 550 zł, w punkcie drugim Klub Kultury Miedniki, projekty kulturalne na kwotę 4 300 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy 6 zgodnie z procedurami zobowiązana jest do przyjęcia zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych i przesłania informacji na ich temat do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa do dnia 22 listopada roku planowania. Zarząd przychyli się również do propozycji odzyskiwania środków finansowych w dużym zakresie przedstawionym przez Komisję Kultury i Sztuki. I to jest projekt oczywiście zarządu, przygotowany przez zarząd na prośbę komisji, ale opinia Komisji Kultury i Sztuki pozytywna po przedstawieniu projektu. Dziękuję, otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę w takim razie. Zamykam dyskusję i obrady na tym porządku obrad. Przystępujemy w takim razie do głosowania uchwały. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosu. Proszę dłużej trzymać ręce tak, żeby... 13, 14, 2. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Czy ktoś nie głosował? Ale ja głosowałem w Radzie Rady. Powinniśmy się wyrazić, a potem się powtórzyć. Powtarzamy, nie zapisujemy, powtarzamy głosowanie, dlatego że bardzo proszę wyraźnie trzymać rękę w górę, dopóki Pan Artur nie przeliczy głosu. Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Wyraźnie i trzymamy duży. 13. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Teraz się zgadza? Zgadza się. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.